Cześć, nazywam się Kuba, jestem z Przymierza Miłosierdzia z Warszawy i chciałem się dzisiaj podzielić słowem, które jest na dzisiaj nam dane, Słowem Bożym. Więc zanim zacznę, to chciałem prosić, żeby Duch Święty pomógł mi w tym, w co mam powiedzieć, pomógł nam usłyszeć, żeby to było prawdziwe spotkanie z Nim, żeby On do nas mówił przez to Słowo, żeby to On wypełniał każdą literę, każdą sylabę, każdy wyraz, każde zdanie. Tak, by ono docierało do naszych uszu jako Jego żywe Słowo na dzisiaj, jako Jego Słowo polecenia, Słowo pocieszenia, Słowo uwolnienia, Słowo uzdrowienia. Przez Chrystusa, Pana Jezusa. Amen. To jest z Ewangelii według świętego Łukasza. Rozdział 17, wersety od 20 do 25. Zapytany przez faryzeuszy, kiedy przyjdzie Królestwo Boga, takim odpowiedział: Królestwo Boga nie przyjdzie w sposób zauważalny. Nie będą też mogli powiedzieć oto tu albo oto tam, bo Królestwo Boga jest w was. Do uczniów powiedział: Przyjdą dni, kiedy zapragniecie zobaczyć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam, patrz tam albo patrz tu. Nie idźcie tam, nie pędźcie. Jak bowiem błyskawica rozbłyskuje i świeci na niebie od krańca do krańca, tak pojawi się Syn Człowieczy w swoim dniu. Najpierw jednak trzeba, aby On doznał wielu cierpień i aby zniósł odrzucenie ze strony tego plemienia. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Ja się nagrywam to słowo dość późno, więc blisko tego momentu, w którym wy to będziecie słyszeć. I to może mi pomaga jakoś tak zobaczyć moją bieżącą sytuację w tym słowie. To, co mi się bardzo rzuciło w oczy, to błyskawica, która rozbłyskuje. To no, teraz ostatnio taki symbol, o którym dużo się mówi, a przynajmniej dużo go widzi, doświadcza jakby jego. Tutaj on jest w pozytywnym kontekście. On jest znakiem, jak błyskawica rozbłyskuje i świeci na niebie od krańca do krańca, tak pojawi się Syn Człowieczy w swoim dniu. I nie chcę tu wchodzić w myślenie o tym, czy to, co teraz się dzieje, to jest znak czasów ostatecznych. Zupełnie nie, ale pokazuje mi to, że na wszystko można patrzeć z dwóch stron. I o tym też tutaj mówi Pan Jezus, żebym ja potrafił spojrzeć z dwóch stron, żebym ja potrafił zobaczyć, że Jezus w tym fragmencie mówi do faryzeuszy, czyli jakby dla mnie to jest strona, z którą on się nie zgadza, albo raczej strona, która się nie zgadza z Nim. I on do nich mówi, i mówi bardzo pięknie: Królestwo Boga nie przyjdzie w sposób zauważalny. Nie będą też mogli powiedzieć oto tu, albo oto tam, bo Królestwo Boga jest w was. I słuchajcie, to jest słowo, które on powiedział do faryzeuszy. Od razu się zastanawiam, czy ja umiem tak powiedzieć do kogoś, z kim się nie zgadzam. Albo inaczej, do kogoś, kto się nie zgadza ze mną. Czy ja mogę mu potrafić powiedzieć, że wiesz, nie zgadzam się z tobą. Ty nie zauważysz tego znaku, który dla mnie jest ważny. Tego, który jest dla mnie wszystkim nawet. Ale ja wierzę, że to całe dobro, którego ja oczekuję, ono jest w tobie. No, to jest dla mnie bardzo mocne. A drugi fragment to jest Jezus mówiący do uczniów. I uczniowie to jest dla mnie ci, którzy już są z Nim, ci, którzy już wybrali Go, ci, którzy już chcą za Nim iść, czyli ci, którzy Mu sprzyjają. I do nich mówi jakby trudniejsze rzeczy. I to jest dla mnie też takie, żebym ja wiedział, że trzymając z Jezusem będę dostawał trudne rzeczy do przełknięcia, jakby trudną miłość do dania, ale to jest Jego miłość, to jest to, do czego On mnie zaprasza, by zobaczyć Syna Człowieczego, jak rozbłyskuje. To tyle na dzisiaj. Dzięki Wam wielkie i mam nadzieję do usłyszenia. Pa! Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Śledźcie nas na bieżąco.